Niebieskie światło pojawiło się na kilku najważniejszych skrzyżowaniach w centrum Poznania. Zapala się, gdy do krzyżówki podjeżdża samochód na sygnale. Policja, straż pożarna lub pogotowie. Polega to na tym, że każdy kierujący takim pojazdem uprzywilejowanym, konkretnie chodzi tutaj o policję, ma zamontowane specjalne urządzenie w swoim radiowozie. Po naciśnięciu takiego guzika na sygnalizatorze zapala światło koloru niebieskiego i wtedy pojazd taki uprzywilejowany ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Wjechałem na skrzyżowanie i pojawiło się niebieskie światło nad czerwonym. Zdębiałem, bo zabrali nam najpierw zielone strzałki, teraz prowadzają jakieś dziwne światła niebieskie, jakieś dziwne udziwnienia, nie wiem komu ma to pomóc, policji. Ta Unia Europejska nas zrujnuje. Ja jestem zadowolony. Bardzo często słucham głośno muzyki w samochodzie i teraz w końcu będę widział, że jest niebieskie światło, będę mógł przepuścić samochód uprzywilejowany. Uważam, że to jest w porządku, naprawdę. Gdy zapala się niebieskie światło, kierowcy muszą natychmiast zjechać na bok i przepuścić samochód na sygnale. W przeciwnym razie mogą słono zapłacić nawet 250 zł. Mimo, że to dopiero test nowych przepisów, policjanci będą wlepiać mandaty. Niestosowanie się do tego przepisu przez innych kierujących powoduje to, że zostaną ukarani mandatem karnym i 6 punktami karnymi. Nowe przepisy obowiązują od dziś we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W tych, które do niej kandydują, sygnalizacje z niebieskim światłem są testowane tylko w jednym mieście – w Polsce, w Poznaniu.